Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz ostatnio komunistyczny prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, wyszedł i powiedział, że będzie wydane w Ameryce 3-4 tryliony dolarów, czyli 3, 4 z 12 zerami. No i mniej więcej powiedział, że to będzie kosztowało nic. Was, mówi, to będzie kosztowało nic. No jeszcze Pelosi, czyli ta przewodnicząca większości demokratów w kongresie, pokazało mniej więcej, że to będzie zero. Że to będzie zero. No, jak to można powiedzieć? Gówno, prawda? Jak może 4 tryliony dolarów kosztować nic? No ale kogo to nie będzie kosztowało? No nie będzie to kosztowało tych, którzy głosują na demokratów. No bo jak się popatrzy się teraz, kto ma zapłacić? No ma zapłacić o to, że bogaci nie płacą uczciwej swojej działki. Dlatego to jest komunistyczna największa ściema, największy fortel, największy podstęp, największa przebiegłość i największa zagrywka komunistów w ciągu ostatnich, no nie wiem, 100-200 lat. Komuniści jeszcze żadnego takiego numeru nie wywinęli, a szczególnie w Ameryce. No dlaczego bogaci, no bo mówią, będziemy tylko podatkować bogatych, starczy dla wszystkich biednych, wy biedni nie musicie się obawiać. No ale obawiać się muszą szczególnie biedni, no bo prędzej czy później dzięki takiej polityce to wszyscy zaczną płacić VAT 22% albo 20%. No na razie teraz w Ameryce nie ma czegoś takiego. Ludzie płacą podatek dochodowy, ludzie płacą podatki stanowe. W wielu stanach nie ma podatku na jedzenie. W wielu stanach jest spore podatki na jedzenie. Na przykład w Kalifornii no to płaci się 10, 11, 12% podatku dodatkowego. Poza federalnym, poza tym, co się płaci przy zarobkach, no bo jeżeli ktoś ma pensję, no to powiedzmy na 100 tysięcy, no to zapłaci 35 tysięcy podatku federalnego, no jeżeli pracuje w New Jersey, no to zapłaci powiedzmy 11 tysięcy podatku stanowego, no bo to jest 11%. Jeżeli zarabia to samo 100 tysięcy i pracuje na Florydzie, no to nie zapłaci, no bo tam nie ma podatku dochodowego dla pracujących. W New Hampshire nie ma. No to są takie te różnice. Także to jest 11 tysięcy przy tych zarobkach, to jest spora różnica. Dlatego bardzo często ludzie, no jest tam jeszcze różnica, gdzie pracują, gdzie mieszkają i tak dalej, i tak dalej. No ale jak się popatrzy, kto płaci w Ameryce? No takie klasa średnia. Co to znaczy klasa średnia? No jak się podzieli wszystkich od tych najniżej zarabiających do najwyżej zarabiających, no to jak się podzieli to na 5 grup, czyli do 20%, co mają zarobki, do 40, do 60, do 80, do 100, no to ta środkowa grupa pomiędzy 40 a 60, czyli 10% wyżej i 10% poniżej połowy, no to jest klasa średnia, tak? To jest klasa średnia, no bo nie są za bardzo ubodzy i nie są za bardzo bogaci. No i to są ci, którzy reprezentują w zasadzie 60, 70, 80% społeczeństwa, no bo powinno być w każdym bądź razie mało, super biednych, no i nigdy nie ma tak, że jest bardzo dużo super bogatych, także też to jest taki cały ten dzwon Gaussa, jak to się wszystko statystycznie rozkłada. No i w Ameryce jest najwięcej w sumie płacą, no bo jak się weźmie 10% najwięcej zarabiających w Ameryce, no to 10% najwięcej zarabiających w Ameryce płaci 33% podatków amerykańskich, czyli 10% ludzi płaci 33% podatków. No i znaczy inaczej.
10% zarabia, 10% Amerykanów zarabia 33% amerykańskiej pensji, no ale płaci 45% amerykańskich podatków. Także, że to pomiędzy tym, co zarabiają, a tym, co płacą, no to jest powiedzmy 130% więcej. Jak się popatrzy na wszystkie podatki, no w Ameryce federalne, stanowe, do tego trzeba dołożyć social security, czyli te bezpieczeństwo społeczne, to każdy płaci 7,5% z własnej pensji, plus praca płaci 7,5%, także razem płaci 15%, czyli 10% jest w stanie zapłacić 45% podatków amerykańskich. No to jest bardzo dużo. To jest 1,35 porównując zarobki do pensji. We Francji no to jest ten stosunek to jest 1,10. Także, że nie płacą dużo więcej niż zarabiają. W Niemczech jest 1,07. No czyli też zarabiają więcej, ale nie płacą tak jak w Ameryce. W Szwecji to w zasadzie jest 1:1, czyli tyle, ile zarabiają, tyle płacą. Nie ma tego przyspieszonego podatku postępowego, jak to mówią. Jeżeli w Ameryce tak górne 10% zapłaciło 45%, we Francji 10% najbogatszych ludzi zapłaciło tylko 28%. Także 45 względem 28, no to jest duża różnica między Ameryką a Francją. W Niemczech 10% najbogatszych zapłaciło 31%, w Szwecji 27%. Czyli jak się tak policzy, no to jeżeli 10% w Ameryce płaci 45%, to te dolne 90% płaci 55%. Tak? Także to jest dosyć dziwaczne, żeby 90% płaciło 55%. We Francji te 90% na dole płaci 72%, no to już w miarę blisko. W Niemczech 90% ludzi płaci 69% wszystkich pensji, a w Szwecji 90% ludzi płaci 73% podatków. Czyli w Ameryce jest bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle nie pracują. No tam kiedy Obama startował, jeden z tych republikanów, to powiedział, że w zasadzie prawie połowa Ameryki nie płaci podatków. No to go zmieszali z błotem, no ale statystyka jest taka, jaka jest. To bardzo ciekawa sprawa jest wojna z ubóstwem. Wojna z ubóstwem zaczęła się w 1965 roku. No i w 1965 roku 70, te dolne 20% i 40%, no to 70% tych ludzi pracowało. 70% tych ludzi pracowało, a teraz te dolne 20%, no to zamiast 70%, no to pracuje już tylko 35% ludzi. Także jeden na trzech najniżej zarabiających nie pracuje po prostu. No, także to nie jest nawet zarabianie, no bo 90% z tych dolnej 1/5 ludzi to dostaje średnio 45 tysięcy dolarów rocznie. Rodzina dostaje 45 tysięcy dolarów rocznie. Czyli pomiędzy mieszkaniem, które dostają, pomiędzy jakimiś dodatkami na telefony, na jedzenie i tak dalej, no to jest 3,5 tysiąca miesięcznie. Także walka z ubóstwem, no co zrobiła? Walka z ubóstwem zrobiła to, że 70% pracowało tych najniżej zarabiających, no
trudno mówić o zarabiających, ale o tych najbiedniejszych, że 70% tych najbiedniejszych pracowało, no a teraz już tylko 30% tych najbiedniejszych pracuje. Jeżeli się tak popatrzy, jeżeli się popatrzy, kto i gdzie płaci, no to nawet w Ameryce ci, którzy te dolne 20%, no to płacą 20% społeczeństwa pracującego, najmniej zarabiającego, płaci 7,5%. Te następne 20%, no to płaci 14%. Ta klasa średnia, czyli te 20% pomiędzy 40 a 60, płaci 22%, czyli ta klasa średnia to płaci ani za dużo, ani za mało. Płaci tak można powiedzieć odpowiednio, nie jest za bardzo obciążana. Następna 1/5, czyli pomiędzy 60 a 80%, no to oni już płacą 30%, a te najwięcej, te ostatnie 20% najbardziej zarabiających płaci 35%. Także, że to są sumy, no może nie brzmi to wszystko tak normalnie, tak jak ja to opowiadam, no ale to jest no, zastraszające, że biedni ludzie z reguły nie pracują. W Ameryce z reguły biedni ludzie nie pracują, no bo im się nie opłaca pracować. W pewnym momencie, jeżeli kraj doprowadza do czegoś takiego, że się nie opłaca pracować, no bo państwo da, no to już jest początek końca. No i właśnie dlatego w pewnym momencie, kiedy państwo zacznie rozdawać, no to wszyscy będą musieli płacić podatek, ten VAT-u, w sklepie, czego na razie nie ma. No i wszyscy dostaną kopa od komunizmu, bo teraz biedni to tylko dostają. Na razie to starcza pieniędzy ukradzionych bogatym. No ale ci bogaci, no to też, to nie jest taka, 400 najwięcej zarabiających, powiedzmy, rodzin, no to oni zarabiają ponad 400 milionów rocznie. No to nie ma tak dużo, tak? 400 rodzin, które zarabia ponad 400 milionów, no to jest... Oni inwestują, a każda ta inwestycja, no to jest odpisywana, no w zasadzie nie jest odpisywana, tylko jest przesuwana. No ale również inwestycje są takie, że wszystkie te bonds, czyli miasta wypuszczają papiery wartościowe, no tak płacą powiedzmy 1, 2 czy 3%, no i one nie są opodatkowane. Także miliarderzy inwestują w takie sprawy. Najróżniejsze zielone energie nie są opodatkowane federalnie, także bogaci kupują te wszystkie zielone energie. Najróżniejsze projekty, które budują domy dla biednych, no to oni też wypuszczają te obligacje, wypuszczają te papiery wartościowe, które tam płacą 1, 2, 3, 4%. No to milionerzy kupują te obligacje dla tych biedaków i firmy prywatne, no znajomków, tak, no bo to zawsze znajomi i kolesie i różna sitwa buduje, no to miliarderzy inwestują w tego rodzaju rzeczy, no i nie płacą podatków. Także im w miarę jest łatwo, dają donacje do różnych muzeów, do najróżniejszych organizacji, czy weteranów, czy chrześcijańskich, czy protestanckich, tego rodzaju rzeczy. No i oni odpisują część od tych swoich podatków, no ale to tracą pieniądze. To nigdy nie jest tak, że jak się odpisze, nie ma czegoś takiego, jak się odpisze, to jest jakiś tam procent, jakaś tam frakcja, jakiś ułamek. No i właśnie tutaj jest ten fortel, ta ściema, podstęp, przebiegłość i zagrywka komunistów, no bo prędzej czy później trzeba będzie zacząć podatkować normalnych ludzi, tak, także nie ma tych wszystkich tak dużo, żeby było kogo ogolić. No i teraz
nawet ludzie, którzy zarabiają 400 tysięcy rocznie, no to lekarz powiedzmy w Ameryce, jeżeli specjalista od serca czy jakiś neurolog, no to oni zarabiają po 300-400 rocznie. No trzeba powiedzieć, że ubezpieczenia muszą płacić, ubezpieczenia ich kosztują po 80-100 tysięcy dolarów rocznie. No i żeby dojść do tej pozycji, no to jednak trzeba skończyć studia, później studia medyczne, później mieć praktykę, później przejść poligon. Ci lekarze to pracują po 60, 70, 80 godzin przez 3, 4, 5 lat, zanim jakoś tam dopadną do posady. No ale oni zarabiają po 1000, 2000 dziennie. Także to jest 300, 400, 500 tysięcy rocznie. No i oni, te rodziny, które zarabiają powiedzmy 400 tysięcy, nie inwestują w ten sposób, no i płacą potężne podatki. Ta ściema i ten postęp republikanów, że ludzie mają płacić więcej, znaczy bogaci mają płacić więcej, no to jest to, że zrobią tak samo dedukcję, czyli te odpisy stanowe i federalne, bo Trump, co on zrobił, to w nieruchomościach w Nowym Jorku powiedzmy powiedział, że ludzie nie mogą odpisywać więcej niż 10 tysięcy za swoje nieruchomości. No i to dużo, dużo zmieniło. No wojna z biedą 65 roku teraz zaczyna się, będzie dużo gorzej, no bo teraz jeszcze więcej rozdadzą, pieniądze się rozejdą. Demokraci tłumaczą jeszcze, że będą opodatkowywać korporacje, no ale nie ma czegoś takiego jak opodatkowywanie korporacji. Korporacje, no to prędzej czy później pieniądze wycisną i jak za Trump obniżono podatki na korporacje, no to te pieniądze poszły w pensje ludzi, poszły w oszczędności emerytalne i tak dalej, i tak dalej. Pracownicy sami w sobie, no to płacą pomiędzy 50-70% podatków, które są nakładane na korporacje. Trumpa, kiedy obniżono federalnie podatki korporacyjne, no to pensje zaczęły rosnąć. No, jeżeli zaczynają rosnąć, no to jest bardzo korzystne, szczególnie dla kolorowych, dla mniejszości, dla najróżniejszych grup, które nie za bardzo sobie radzą. No to każda podwyżka, no to jest bardzo, bardzo przydatna, szczególnie biednym, a wszystkie opodatkowywanie korporacji, no to nie działa, no bo kto zapłaci? Zapłaci konsument, pracownik, no i zapłaci w sumie nie korporacja, bo korporacji nie ma czegoś takiego jak opodatkowanie korporacji. Te pieniądze skądś gdzieś jakoś muszą się pojawiać. Teraz jeszcze jest ten plan na 3 tryliony, no to będzie następny przekaz pieniędzy, także, że to są ciężkie pieniądze, znowu ludzie przestaną pracować. Także w Ameryce pracują w wieku od 18 do 62 lat, no to partycypacja w pracy jest około 62% ludzi. No i przypuszczalnie po tym to spadnie do 55%, tak jak jest we Francji, no albo może spadnie do 50%, tak jak jest we Włoszech. Także ludzi pracujących będzie coraz mniej, ludzi niepracujących, a otrzymujących pieniądze, tak jak we Francji, czy we Włoszech, czy w Niemczech, będzie coraz więcej. No i ewentualnie dojdzie do tej sytuacji, że wszyscy będą musieli płacić podatek dodatkowy, czyli ten VAT. No i sprawa się zamknie i Ameryka zostanie się krajem, powiedzmy, europejskiego zasiłku.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. Tu jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń, dzyń. Do następnego, często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Pozdrowienia dla konserwatystów.